Thundering across the stars to save the universe from the monster minds. Jace searches for his father to unite the magic root and lead his lightning league to victory over the changing form of Saw Boss. Wheeled warriors explode into battle. Lightning strikes. There's a power that comes from deep inside of you. Since every day you're reaching toward the light. And you know there's a long way ahead of you. But when your wills get you there, things will turn out right. Just keep on turning. Don't stop and pulling. The fire is on. Cześć, z tej strony Wojtek, a wy jesteście na kanale To Wszystko Wina Lwów. Kolejne kreskówkowe inspiracje. Nie wiem, czy wyciągnęliście z tego intra, które było na początku. Może kojarzycie tą kreskówkę, ale znowu latamy w okolicach lat 90., przed latami 90., druga połowa lat 80., rok 85. Jace i Gwiezdni Wojownicy, taki był tytuł polski, pod takim tytułem oglądałem tą kreskówkę. Dostępna w Polsce była tylko na VHS-ie i chyba, sekundę sprawdzę, 65, jak kojarzę, tak, 65 odcinków było ogólnie. To nie były czasy, kiedy dzieliło się to na sezony. 5, 6, 7, 8. A tylko 8 odcinków było wypuszczonych w Polsce. One były dostępne na kasecie VHS. Pamiętam, wypożyczałem to z wypożyczalni jeszcze. Pamiętam, jaki to był dział. To był dział filmy animowane komiksowe. No cóż, nie ma za tym przesłania żadnego komiksowego, ale tak to się nazywało u nas w wypożyczalni. Notabene odcinki były niechronologiczne, więc w ogóle był to niesamowity bajzel. A o czym opowiada ta bajka, ta kreskówka? Już wam opowiadam. Kreskówka jest tworem amerykańsko-francuskim. Czy ma to jakiś wpływ na fabułę, że maczają tam palce Francuzi? Czy ma to jakiś wpływ na kreskę? Ja nie zauważyłem. Ale dobra, o czym jest? Tytułowy Jake, czy Jace, nie wiem jak to tam, bo raz jest napisane tak, raz jest napisane tak, ale chyba Jace, tak patrząc na amerykański tytuł. Jace szuka swojego ojca. Jest to świat, w którym wszystko co było, taki post-apo trochę, z domieszkami magii, ale post-apo, bo jest głód na świecie. I ojciec Jake'a jest botanikiem, biotechnologiem, ciężko go jakoś zakwalifikować, pewnie biotechnologii i botanicy, my się tym nie zajmujemy. Ale tak to było przedstawione, w tej kreskówce. Ma on zamiar stworzyć jakąś roślinę, która zatrzyma głód na Ziemi. I udaje mu się, ale w momencie, kiedy już jest na finiszu, ma miejsce wybuch, eksplozja supernowej. I zmienia ona jego roślinę w tak zwane, to się nazywa Monster Minds. Jest to połączenie rośliny i potwora. No i co? Pojawia się rasa potwororośli. Ojciec Jake'a musi uciekać, ale tworzy pewną roślinę, która może zniszczyć tego Monster Minda. I Jake otrzymuje informację o tym, co się stało. Oczywiście potwory chcą dorwać jego. A on zaczyna szukać ojca, żeby naprawić to, co jest na świecie. To jest ta główna linia fabularna. Jakie tutaj zahaczki, jakie tutaj tematy możemy wykorzystać w RPG-ach? Ano, wszelakie. Jest to połączenie trochę post-apo, trochę fantazy, ale też podróżują między różnymi planetami, więc ja to wykorzystywałem do fantazy, do czasów, kiedy graliśmy w Warhammera, tak jak się gra w D&D, więc takie graliśmy w Heroic Warhammera na początku. Ale teraz widzę tutaj zahaczki do wszelkiego rodzaju rzecz jak Summerland, bo tutaj jednak rośliny w jakiś sposób są twoimi wrogami. Tutaj zahaczkę do wszystkich takich eksplorowych rzeczy, gdzie nie wiemy co miejsca, które odkryjemy, mają dla siebie, na przykład do Age of Sigmar. Wiadomo, tutaj oni podróżują na różne planety i nie wiadomo, co będzie na tej planecie,
A w Age of Sigmar mamy masę nieodkrytych ziemi. Można tutaj wiele rzeczy przełożyć. Wiadomo, nie będzie tutaj roboto, samochodo, roślin, ale same lokalizacje jak najbardziej można przełożyć. Jest to chyba serial, którego wersje najgorsze są na YouTubie, te, które znalazłem. Najgorsze w sensie najgorsze w jakości, ale da się obejrzeć, nie ma chyba wszystkich odcinków, więc są powyrywane. Więc jeśli ktoś się skusi i zacznie to oglądać, no to będzie miał tą samą zagwozdkę, co ja w latach 90. oglądając na VHS-ie. Zaraz, oni tu lecieli, a teraz są gdzieś tutaj. W sensie brak chronologii. Ale polecam ten serial. Odcinki są tak jak z reguły w tym kreskówka 20-minutowe, więc nawet jak gotujecie ziemniaki, paniujecie kotleta, może lecieć w tle i tak coś z tego wyłapieć. Ok, to wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Powoli, szczerze mówiąc, kończy mi się, chyba jeszcze mam z 5 czy 6 kreskówek przygotowanych, o których chciałbym opowiedzieć, te, które mnie inspirowały. Teraz pytanie. Jeśli podeślecie jakieś pomysły, to przyjrzę się temu, co podeślecie. I teraz pytanie. Czy powinienem wchodzić w anime? Ja tego dużo nie oglądałem, więc tam są może 3 czy 4, może 5 anime. Tam bajek, jak to było z tamtych czasów. Czy zająć się rzeczami, które może są, nie są takie stare jak ten, które oglądałem jakoś niedawno, a też są inspirujące. Pomyślcie o tym i dajcie znać. No. To wszystko, co przygotowałem w tym odcinku. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału. Pamiętajcie o łapce w górze, o zostawieniu komentarza. A jeśli macie 5 czy 10 zł wolnego miesięcznie, to widzicie, gardło mi zasycha, więc możecie dorzucić się na Patronite do jakiegoś, no elfę, no to jakiegoś pięknego kufla z winem, co by mi się lepiej opowiadało. To był Wojtek z To Wszystko Wina Elfów. Dzięki za poświęcony czas. Cześć i do usłyszenia.